весна, и взглянешься над нашим краем. О Боже, дай нам с неба миру, кожну сім'ю, кожну людину, благослови всю Україну, підтримай в тяжку годину. Опорі сердець, Боже, чекаємо Твого спасіння. О Боже, дай нам з неба миру, кожну сім'ю, кожну родину, благослови всю Україну, підтримай в тяжку годину. Raz jesteśmy. Dobry wieczór, Legnica. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie tutaj na legnickim rynku. Zespół szkół ogólnokształcących numer 4 przed chwilą poproszono nas o wyjaśnienie jednej sprawy, ponieważ ci uczniowie, których przygotowywała Natalia Bernacka oraz Zofia Łukaszczyk, to tak naprawdę są... oni chcieli wystąpić w swoich strojach. Oni wcale nie chcieli zakładać kurtek. Myśmy namawiali ich do tego, że przy tej temperaturze warto by było się ubrać trochę cieplej, ale oni powiedzieli, nie, chcemy wystąpić dokładnie tak, jak jesteśmy przygotowani. Także tym bardziej wielkie brawa im się należą i bardzo serdecznie im za ten występ dziękujemy.
teraz. Чуєте мене? О, тепер же я себе теж чую, і ви мене чуєте. Звичайно, артист – це є така людина, якому завжди залежить на тому, щоб гарно виглядати. І цей вигляд гарний завжди підкреслює зміст того, що він співає, або танцює, або декламує на сцені. Так що вони хотіли, щоб все було в 100%. І тому прошу ще раз їм за то подякувати, прошу ще раз їм бити великі права за їх, як кажуть, то, щоб хотіли перед вами бути якнайгарніше виступити. Bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj na Legnickim Rynku i okazujecie swoje wsparcie dla Ukrainy. To jest naprawdę bardzo ważne. Ми ще раз всім дуже дякуємо, що ви прийшли, що ви нас оглядаєте і що ви, звичайно, підтримуєте Україну. Słuchajcie, pomoc rzeczowa, punkt zbiórki darów. Jest tego w Legnicy już naprawdę bardzo dużo, z czego ogromnie się cieszymy. Wiemy jedno, możemy wam powiedzieć, że cały czas we wszystkich punktach zbiórek potrzebna jest żywność. Między innymi woda, ale też batony energetyczne, konserwy, makarony, odzież i okrycia, bardzo różne. Oczywiście koce zwykłe, jak i koce termiczne, karimaty, pościel, środki higieny i czystości oraz inne takie przedmioty jak zapałki, baterie, powerbanki, latarki, świece. Punkty zbiórki darów, te oficjalne, które są cały czas podawane i cały czas przyjmują, ponieważ mają takie możliwości, to Centrum Wolontariatu Miejskiego, Rynek 19, to jest tutaj zaraz obok nas, w Straży Miejskiej, Aleja Rzeczypospolitej 3, codziennie od 8 do 18 na przykład w tym miejscu możecie przynosić swoje rzeczy. Także w tych miejscach możecie najdłużej tak naprawdę przekazywać różne potrzebne przedmioty, ale co musimy powiedzieć? Ważne jest to, że najważniejsze w tym wszystkim jest pomaganie. Tych punktów jest już coraz więcej, pomagają bardzo różni ludzie. Niektórzy zupełnie prywatnie organizują się i takie zbiórki są przeprowadzane. Ważna jest każda pomoc. Nieważne jest tak naprawdę, do którego punktu przyniesiecie.